Siema, witam akwarium. Znowu jakaś przerwa, ale niestety tak wychodzi. Robi się ciepło, są inne zajęcia i czekanie do późna, żeby nagrać coś, jest wręcz męczące. Chciałem wam pokazać, jakie mam zbiory z mojej hodowli Dafni. I nie tylko. Jak widać, są tu larwy komara. Piękna czerwona dafnia. Troszkę wam to pokażę tak inaczej. Widać, co tam sobie pływa. Ja powiem wam, że codziennie sobie mniej więcej taką porcję odławiam. Dość elegancko. W końcu widzicie główny zbiornik. Ale nie będę go dzisiaj omawiał, po prostu chcę pokazać wam, jak będą żerować te rybki. Mam nadzieję, że nie będzie zbytnio odbić, więc zrobimy sobie to tak raczej z boku. Okej, może być tak. No i po malutku wpuszczamy. Pierwsza porcja. Druga. Zobaczmy, jak sobie to będą wyłapywać. No niestety, jak mówiłem, są odbicia dość konkretne, bo jest po prostu dzień. I tak to wygląda. Jak widać, nie ma tutaj jakichś ryb agresywnych, które by leciały do tego nie wiadomo jak. Widzicie sami, że przeważają tutaj mieczyki molinezje. No, po prostu już nie ma tutaj Akar Electric Blue. Na tą chwilę sobie je odpuściłem. Na tą chwilę mi się przyjadły. Trafiłem na takie pokolenie, które dało mi do myślenia i sobie je po prostu odpuściłem najzwyczajniej w świecie. Teraz raczej cieszą mnie mieczyki, zwłaszcza że każdy z tych mieczyków to jest mój wychowanek. Tutaj nie mam już kupnych mieczyków. Tak samo jak molinezje. Pewnie jest parę sztuk jeszcze zakupionych, ale reszta to wszystko są moje ryby, które przyzwyczaiłem do swojej wody, którą leję bez zmian tą samą, czyli kranowite, moją niemiecką. Nie narzekam na nią i te ryby mi się tutaj dość dobrze trzymają. Dam im jeszcze taką ciepę z tego pojemniczka mam na wszystkie akwaria praktycznie. Tu troszkę mi się więcej lewa w komara nabrało. Zazwyczaj zbieram takie pojemniki dwa, żeby wiedzieć, co komu wrzucam. No ale dziś stało się tak, że dałem wszystko w jedno i tak to wygląda. Jak widać, w końcu mogą tu pływać również mniejsze rybki, takie, które tu już przeżyły po prostu po urodzeniu. Więc plus taki, że nie ma tutaj większych ryb troszkę drapieżnych. No to jest właśnie taki, że jakoś to ta populacja sobie sama tutaj wzrasta. Chociaż nie powiem, bo też na pewno jej pomogę. Bo jak dla mnie jest ich tutaj jeszcze za mało. No ale zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Zobaczymy jeszcze sobie akwarium, może z góry
przynajmniej nie będzie takich odbić. Jeszcze im ździepko walniemy. Akurat jest tu dość sporo samic smyczyka w dobrej ciąży, dlatego taki pokarm jak najbardziej no, nie był używany może przez samych ciążę, ale myślę, że no, tak od połowy to na pewno myślę, że to wyjdzie na plus tym młodem, którym się tam w nich zalęgły. Czasem widząc taką samicę, aż mnie kusi, żeby ją odłowić. Ona ma jeszcze dodatkowo piękny, niby zwykła pomarańczowa samica, ale ma piękny jeszcze ten pas przez środek. Aż się zastanowię, czy sobie jej nie wyłowić. Do wykocenia może dałaby coś z tych swoich genów. Niby prosty mieczyk, a cieszy jednak prostota, niekiedy bywa piękna sama w sobie. Ja tam takie coś lubię. Zawsze lubiłem, wróciłem do tego, to co chciałem doświadczyć sobie z innymi rybami doświadczyłem, a na tą chwilę, no jak widzicie, wróciłem do tego co, od czego zaczynałem praktycznie, bo głupiki też tutaj są, jest tu w sumie tylko jeden samiec z dwoma samicami, tak sobie go ulokowałem, ponieważ spodobał mi się, on nawet tutaj widzicie, taki dwumieczowy. Inny niż inne, mówię, niech zostawi troszkę potomstwa, zobaczymy co z tego sobie wyniknie. Także innego samca tutaj nie ma, więc każde potomstwo, które tu będzie, to będzie po nim, zwłaszcza, że samice tutaj są wyjałowione chyba z 3 miesiące pływały to same bez niego, bez żadnego narybku. A tutaj już widzę, że coś z głupików powoli zaczyna sobie pływać, jakaś drobnica. Także kilka sztuk już tutaj, chyba ze trzy takie widzę większe, udało się przeżyć. No i dobra, to tyle z mojej strony na tą chwilę. Ja idę skarmiać rybki dalej. Pewnie jutro zobaczycie w piątek sobie ten filmik. Jest teraz czwartek, 21. Ja już się żegnam z rybkami, nakarmię i trzeba iść spać, bo do pracy rano trzeba wstać. Dobra, dzięki za dzisiaj, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, witochaj.